zajmującej się sprzedażą polskich maszyn przemysłowych na rynku amerykańskim. Do pracy w Stanach Zjednoczonych oddelegowany zostałem pod pseudonimem Ken. Postawione mi w instrukcji wyjazdowej zadania dają się ująć w trzech grupach. Pierwsza to działania mające na celu ugruntowanie legendy wobec otoczenia polskiego i amerykańskiego. Polegało to głównie na wykazaniu fachowej znajomości problemów zarówno metaleksportu, jak i Polamco. Po drugie, ugruntowaniu znajomości języka angielskiego, a także urządzeniu życia rodzinnego w nowym środowisku. Druga to systematyczne rozpoznanie pracowników Polamco, zarówno pracowników polskich, jak i amerykańskich, kontaktów handlowych tej spółki oraz nawiązywanie nowych znajomości, zwłaszcza z osobami z przemysłu elektronicznego i zbrojeniowego zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W szczególności chodziło o nawiązywanie kontaktów z takimi firmami jak Douglas Aircraft Corporation, jak Garrett Corporation, jak Super Chrome Engineering, Hughes Aircraft Company i jeszcze kilka innych. Miało to duże znaczenie ze względu na prowadzone w tym czasie działania mające na celu otwarcie filii Polamco w rejonie Los Angeles. Instrukcja zalecała także nawiązywanie kontaktów towarzyskich, wykorzystując do tego celu przede wszystkim rozmowy handlowe prowadzone z osobami, które mogły w przyszłości stanowić potencjalne źródło potrzebnych nam informacji. Wywiad naukowo-techniczny, zwany w slangu esbeckim skrótem WNT. A co to właściwie jest i czym się różni od tego, co znamy jako szpiegostwo gospodarcze? Współcześnie istnieje mnóstwo typologii wywiadu naukowo-technicznego, postrzeganego przez specjalistów naukowych zawsze w kontekście wywiadu gospodarczego, czy też wywiadu handlowego. A więc mutacji jest mnóstwo, ale dotyczą one pewnej sfery aktywności służb specjalnych, wywiadowczych na obszarach innych państw. Jak wiadomo, wywiad zbiera na ogół informacje ze sfery polityki, ze sfery ekonomii. Wywiad wojskowy interesuje się dyslokacją jednostek wojskowych, potencjałem zbrojeniowym danego państwa, natomiast wywiad naukowo-techniczny to po prostu gałąź wywiadu, która polega na zbieraniu informacji z dziedziny, powiedzmy, z zakresu osiągnięć naukowych państw, które interesują dany wywiad, czyli w tamtym przypadku to było PRL. A więc zbieranie informacji na temat badań podstawowych i na temat działań badawczo-rozwojowych, czyli to, co współcześnie u nas w Polsce określamy skrótem B+R, natomiast to, co już dawno na Zachodzie określano mianem R&D, czyli Research and Development. Zatem wszystkie badania, które są realizowane w jednostkach naukowych, przy uniwersytetach, ale częściej w niezależnych jednostkach naukowych, tak ze sfery, tak z sektora państwowego, jak i prywatnego. W Stanach Zjednoczonych na przykład tutaj te proporcje były powiedzmy bardziej nawet w stronę sektora prywatnego niż państwowego. Dzisiaj w Polsce to też się odwraca. Pamiętajmy jednak, że w czasach zimnej wojny, zwłaszcza w krajach socjalistycznych, tutaj u nas jakby sektor państwowy dominował w sferze badawczo-rozwojowej, tak samo jak i w sferze przemysłowej. Natomiast na Zachodzie tym obiektem zainteresowania mogły być zarówno podmioty finansowane z budżetu państw, jak i podmioty finansowane z budżetów prywatnych czy jakichś korporacji. Oprócz badań i rozwoju oczywiście interesowały wywiad także i interesują współcześnie technologie wdrożone do produkcji, czyli dokumentacja technologiczno-konstrukcyjna linii produkcyjnych i określonych urządzeń, które już na przykład od pewnego czasu są pomyślnie wdrażane do produkcji, można je skopiować poprzez, no właśnie, dotarcie do dokumentacji lub dotarcie do urządzenia, jego przemycenie na obszar państwa, które jest nim zainteresowane, rozebranie na części pierwsze, co kiedyś było bardziej
możliwe niż jest współcześnie, to się określa mianem tak zwanego reverse engineering, czyli po prostu inżynierii wstecznej. Preferowali to towarzysze z wywiadu KGB, zwłaszcza tego typu operacje. Tak w ten sposób na przykład skopiowano komputer czy architekturę komputera IBM 360-370 w latach 60. w Związku Radzieckim i tam jakby zaimplementowano jako zupełnie nowe rozwiązanie, teoretycznie nowe radzieckie, które później zresztą zostało wdrożone do produkcji w całym RWPG, to był komputer jednolitego systemu elektronicznych maszyn cyfrowych, RIAD tak zwany. To jest taki przykład. No. A tak, rzeczywiście WNT było taką dziedziną, do której Sowieci przykładali dość dużą wagę, no i mieli na tym polu rzeczywiście realne sukcesy, jak chociażby zdobycie planów budowy bomby atomowej, które to zostały następnie wykorzystane przez Sowietów w ich ośrodku badawczych do skonstruowania własnej broni atomowej, ale Polacy, no, oficerowie PRL-owscy też, można powiedzieć, sroco spod ogona nie wypadli. No, najbardziej znana jest oczywiście sprawa Mariana Zacharskiego, ale tych sukcesów było więcej. Ja przypomnę, że była sprawa dużo mniej znana, ponieważ ten człowiek nie chce zabierać głosu, chociaż żyje do dzisiaj. Marian Przychodzień, który to on ukradł plany rakiet Patriot, ale ten wywiad naukowo-techniczny istniał wcześniej. Tak naprawdę był konstruowany od samego początku działalności Departamentu Pierwszego. Jak dzisiaj przeglądam spis spraw operacyjnych, które były prowadzone, to mniej więcej 1/4 do 40% to są kryptonimy dotyczące takich rzeczy jak na przykład zdobywanie nowych planów insuliny. Wkrótce, po włączeniu Zacharskiego w system pracy rezydentury w Chicago, kierownictwo Polamco mianowało go dyrektorem nowo utworzonego oddziału tej firmy w Los Angeles. Zacharski odwiedzał siedzibę firmy w Chicago kilka razy w miesiącu, a przy tej okazji kontaktował się z rezydenturą. Wizyty w konsulacie legendował koniecznością załatwiania spraw konsularnych na prośbę swoich pracowników, kontrahentów i znajomych z Los Angeles. Podczas tych wizyt dostarczał materiały operacyjne, zapoznawał się z instrukcjami, a często też sporządzał pisemne raporty z realizacji stawianych mu zadań. Wszyscy pracują w firmach należących do największych wykonawców zamówień dla Pentagonu. Bell. Też tak sądzę. Pozostałymi zajmiemy się później. Czy Ken nadal poszukuje mieszkania? Tak, dotychczasowe oferty odrzucił. To się nawet dobrze składa. Powinni zamieszkać obok siebie. Kiedy odchodzi poczta? W czwartek. Przygotuj instrukcje i depesze. Te paszporty to w normalnym trybie. Natomiast wizę dla Mr. Mathisona i dwa zaproszenia to chciałbym od ręki. Posiedź chwilę, zaraz wracam. Będzie pani Benson. Pamiętam. Udało mi się w końcu wynająć mieszkanie w tym samym budynku, w którym mieszkał William Bell, w osiedlu Cross Creek Village Playa del Rey. Wkrótce po przeprowadzeniu się żona nawiązała kontakt z państwem Heffron, z naszymi sąsiadami z dołu. W dosyć szybkim tempie zaprzyjaźniliśmy się.
Z rozmów z nimi wynikało, że utrzymują zażyłe stosunki z panem Williamem, z panią Ritą Bell. Kiedy wspomniałem, że znam Bella ze stosunków handlowych, Mike Heffron szybko zaproponował, abyśmy się spotkali wszyscy razem na lunch. Przystałem na tę propozycję, dlatego że dawała mi ona okazję poznania Bella również na gruncie prywatnym. Jeżeli mam się tutaj posłużyć krzywą Gaussa i wskazać pewne rozkłady statystyczne, no, ośmielę się powiedzieć, że 80% zadań, które otrzymywał wywiad do realizacji, a otrzymywał je od przemysłu poprzez ministerstwa branżowe, na przykład chemii czy ministerstwo maszyn czy metalurgii, one, to 80% było adresowanych do sektora cywilnego, a nie więcej niż 20 miało często podwójne zastosowanie. Mogło być zarówno adresowane do wojska, co widać też w dokumentacji, kiedy wywiad otrzymuje pewną technologię, dzielą się tą technologią zgodnie z umową z roku 1974 z zarządem drugim sztabu generalnego na przykład, albo także z innymi komórkami, które odpowiadały za bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo i armię w Polsce Ludowej. I podobnież, jeżeli chodzi o tą wymianę informacji z partnerami. Były operacje, które były realizowane na potrzeby ZSRR. W latach 80. to było sporo zadań dotyczących potrzeb opieki zdrowotnej w ZSRR, w tym na przykład testy ELISA dotyczące AIDS i pomiaru rozprzestrzeniania się tego wirusa w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. To była technologia sztucznego serca realizowana w ramach operacji TACH, zresztą z powodzeniem w 1982 roku ta technologia została przez polski wywiad zdobyta na terenie Włoch poprzez tamtejszą rezydenturę i współpracującą z nimi, z tą rezydenturą współpracujących informatorów i została potem przekazana w ramach wymiany informacji, ale po uprzednim skopiowaniu dokumentacji technologicznej, właśnie wytworzenia tego mechanizmu sztucznego serca, czyli powiedzmy substytutu komory sercowej wraz z komputerem, to zostało przekazane do ZSRR. Przypominam, że to jest czas, kiedy u nas prowadzi badania też profesor Religa z zakresu transplantologii. Celowo mówię tutaj o takich nietypowych obszarach działania, właśnie żeby podkreślić, że przysłowiowe rakiety i czołgi nie były wyłącznym przedmiotem zainteresowania wywiadu, choć także były. Tutaj można na przykład wskazać na interesującą operację, która nie została sfinalizowana z końca lat 70., ale powiedzmy w stadium planowania doszła do ostatniego etapu. To była operacja, kiedy wywiady zarówno Polski, jak i NRD miały zakupić poprzez firmę Swoop w Wielkiej Brytanii czołg Leopard 2A1. Przy czym z uwagi na skomplikowane procedury tak zwane kokomowskie związane z embargiem, restrykcjami handlowymi, był to typowy sprzęt wojskowy, nawet nie podwójnego zastosowania, tylko jednoznacznego zastosowania. Trzeba było się uciec też do państw trzecich, których rządy były w stanie dostarczyć tak zwany certyfikat ostatecznego odbiorcy, czy deklarację ostatecznego odbiorcy. Tutaj poszukiwano partnerów na przykład w Indiach, Arabii Saudyjskiej, Iranie, tak by te czołgi, które zostały de facto zakupione w RFN, podróżowały fikcyjnie do właśnie tamtego państwa, a w rzeczywistości, tak zakładały plany operacji, miały one zostać wyładowane w takim locie czarterowym właśnie na lotnisku w Dreźnie i tam ta firma Swoop, która je zakupiła, miała otrzymać mniej więcej połowę kwoty, bodajże wtedy chodziło o 2 miliony dolarów od sztuki, natomiast resztę po przetestowaniu. Podjęcia tych czołgów mieli dokonać oczywiście oficerowie wywiadu naukowo-technicznego. I tutaj mamy kwotę, która się pojawia, 2 miliony dolarów. To są właśnie tego typu pieniądze. Ja sobie przypominam te materiały sporządzone w biurze B w związku z Marianem Zacharskim, ten film taki, który miał instruować. Tam pojawiają się kwoty, zresztą we wspomnieniach Zacharskiego także. I to są kwoty śmiesznie niskie, jeżeli zrównamy je z tym, co jest wykazane w ewidencji, czy w ewidencji księgowej po prostu, załączanej do akt każdej tak zwanej teczki sprawy tematycznej, czy rozpracowania obiektowego. To nie są kwoty rzędu 3 tysięcy dolarów, czy 5 tysięcy dolarów, tylko standardowo w
powiedzmy, w obszarze zainteresowania pionu wywiadu, który zajmował się biotechnologią i farmacją, to było 200 tysięcy dolarów, 300 tysięcy dolarów za jedną transakcję ze źródłem, na przykład z firmą, która sprzedawała wykradzioną technologię do Polski, i jeszcze większe kwoty pieniędzy, jeżeli chodzi o układy scalone, jeżeli chodzi o linie produkcyjne wytwarzania układów scalonych, najpierw małej, potem średniej, a potem dużej skali integracji, o czym też można jeszcze szczegółowo zresztą powiedzieć. I've been with an angel here beside me. Just a moment more and heaven will be mine. With this ring I be wed, as every dream inside me comes true each time I hear the children cry. This little band of gold I hold will soon be on your finger. A kiss of our moment so divine. Marian, będzie nam miło gościć was w sobotę na kolacji. Richie bardzo zależy na waszej obecności. Jakaś szczególna okazja? Staruszek Bell kończy 45 lat. A, to będziemy na pewno. Czekamy o 19. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dziękuję. Bardzo lubię Cohena. Zauważyłeś, że jego twarz napiętnowana jest cierpieniem? Jakiego śpiew? Powiedz, Marian, dlaczego tak jest? Co tak jest? Dlaczego jednym wszystko się udaje, a drugim nic? Masz jakieś kłopoty? Dance me through the panic. Wszystko mi się wali. Chcesz o tym porozmawiać? Chyba tak. Mam poważne kłopoty finansowe. Rozwód z Alice drogo mnie kosztował. Musiałem się zapożyczyć. Spłata długu i wysokie alimenty, jakie sąd jej przyznał, zrujnowały mnie finansowo. Jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, wczoraj dostałem ponaglenie od właścicieli kondominium. Jeżeli nie wykupię mieszkania do końca tego kwartału, będę musiał się wyprowadzić. Mężczyzna, który nie potrafi zapewnić kobiecie dostatniego życia, po prostu nie jest wart tej kobiety. Przesadzasz. Lita szczerze cię. Tak. Tak. Jest mi niezmiernie oddana. Tylko powiedz mi, Maria, na ile lat, miesięcy, a może dni starczy jej tej miłości? Ona jest młodsza ode mnie o 20 lat. Powiedziałeś jej o swoich kłopotach? Nie. Domyśla się czegoś? Chyba tak. Powinniście porozmawiać. Nie. To niczego nie zmieni. Mnie po prostu są potrzebne pieniądze.
Myślę, że mógłbym ci pomóc. A wywiad naukowo-techniczny miał nie tylko sukcesy na swoim koncie, ale również porażki. Taką chyba największą porażką w historii PRL-owskiego wywiadu naukowo-technicznego, a nawet wykraczającego poza ten obszar WNT, była ucieczka Mariana Goleniewskiego, który stał na czele działu, który zajmował się tym wywiadem. To jest dość spektakularna postać, ponieważ potem objawił się w Stanach Zjednoczonych, twierdząc, że jest tak naprawdę uratowanym synem cara rosyjskiego Aleksieja. Wzbudził dużą sensację na Zachodzie, ale to miało również konsekwencje w Polsce. W jaki sposób ucieczka Goleniewskiego wpłynęła na pracę wywiadu naukowo-technicznego? Michał Goleniewski pogrzebał wywiad naukowo-techniczny i jego dorobek na pierwszym stadium rozwoju, kiedy on zaczynał rzeczywiście przynosić pozytywne efekty. Ocalała dokumentacja z tego okresu, pokazująca skalę działalności tej branży wywiadu w latach 57-61-63. To jest ten pierwszy krytyczny okres, kiedy to udawało się ściągać głównie z trzech państw, bo pamiętajmy, na tym pierwszym etapie wywiad rozbudowywał swoje punkty operacyjne w takich państwach jak RFN, Francja, Wielka Brytania, ewentualnie Włochy, Holandia. I jeszcze nie było, powiedzmy, tego skoku przez Ocean Atlantycki do Stanów Zjednoczonych. W pierwszym etapie to właśnie Europa Zachodnia. I rocznie, jak pokazują statystyki, około 100-200 rozwiązań było sprowadzanych, było to know-how, głównie dokumentacja z wszystkich, powiedzmy, branż, czyli atomistyki, elektroniki, przemysłu radiotechnicznego, chemii. Ta dokumentacja trafiała poprzez Komitet Nauki i Techniki, który był takim parawanem troszeczkę do badań. Przykrywką, byśmy powiedzieli. Tak, aczkolwiek zajmował się też swoimi statutowymi działaniami, po prostu koordynował wymianę naukowo-techniczną z innymi państwami. Ale byli tam oczywiście oficerowie pod przykryciem. A więc te pierwsze stadium zostało zupełnie rozbite poprzez to, że po prostu szef tej jednostki, czyli wywiadu naukowo-technicznego, pułkownik Goleniewski, ujawnił swoje zarówno nazwiska oficerów, jak i nazwiska źródeł przede wszystkim. Ale warto tutaj wskazać na skalę tego zjawiska wywiadu naukowo-technicznego u progu lat 60. To było około 20 oficerów, z których połowa pracowała w kraju, połowa pracowała na placówkach zagranicznych. I to było, wedle danych oficjalnych, sto kilkadziesiąt źródeł, konsultantów, osób, które oceniały materiały, bo pamiętajmy, że to było ważnym elementem, jakby ocena materiału, a także śledzenie procesu wdrożenia. Nie wystarczyło ukraść czegoś, tylko należało prześledzić, czy to rzeczywiście przyniosło efekty, czy zostało pomyślnie wdrożone do produkcji. I ta liczba jest skromna. Kiedy porównamy to, nie mamy niestety danych ekonomicznych dla tego okresu lat 60., pokazujących, jakie oszczędności Skarb Państwa uzyskiwał. Ale gdy porównamy to do tego, co działo się w latach 70. czy 80., to widzimy, że ta instytucja, powiedzmy, dopiero w kolejnych dekadach została sprofesjonalizowana i stała się integralną częścią aparatu państwowego. Dziękuję bardzo. Z punktu widzenia naszych potrzeb, Bell był wyjątkowo interesujący. Od 26 lat pracował w firmie, której profil produkcyjny miał charakter militarny. Posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe. Uważany był za jednego z najzdolniejszych konstruktorów, w szczególności w zakresie techniki radarowej. Bezpośrednio opracowywał i nadzorował wdrażanie do produkcji nowych programów, często o charakterze ściśle tajnym. Znajdował się wraz z rodziną we względnie trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z rozrzutnego trybu życia i zadłużenia. Zamierzał pracować jeszcze kilka lat i po przejściu na emeryturę osiedlić się wraz z żoną w Szwajcarii. Zebrany materiał wprowadzony na niego sprawie, której nadaliśmy kryptonim Wilson, rokował nadzieję na skuteczny werbunek.